Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, jest niedziela, 1 września 2019 roku, a ja jestem Kocur, a to jest sklep z Fortnite'a. Moi drodzy, w związku z konkursem, znaczy konkurs, jak wczorajszy konkurs wygrał pan z nickiem Cornel Ziętak z propozycją lotni, na której wyświetlałaby się ilość kili, ewentualnie KD i można by to było zmieniać. Bardzo wiele było propozycji takich, żeby na lotni był napis Kocur, za co bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Problem jednak z taką lotnią jest taki, że w momencie, kiedy pozwolilibyśmy graczom napisać cokolwiek na lotniach, to wcześniej czy później te napisy nie byłyby do końca cenzuralne i Epic nie miałby tego jak monitorować. Ale lotnia, która wyświetlałaby ilość kili, bądź KD, bądź stan na przykład w jakim w tym momencie jesteście dywizji ligi, to byłaby i to byłoby dynamicznie by się zmieniało, to byłoby całkiem przyjemna rzecz. Także gratuluję Cornelowi. A ja mam dla was następne pytanie konkursowe, moi drodzy. Wymyślcie jakąś fajną emotkę. Kulturalną, od razu mówię, wulgarne się nie liczą. Ale wymyślcie ciekawą emotkę i napiszcie, jaka według was byłaby nowa, fajna emotka. I lecimy. Moi drodzy, nowość w sklepie, Semp. To jest taka bojowa chyba skórka, nie? Na pasku ma jakieś butelki. Na udzie też. Taki śmieszny kołnierz. Nie wiem, czy to ma symbolizować Sempa. Maskę, bardzo przypominającą maski tych żołnierzy z Breakpointu. Wojskowe buty. I obudowa bezpieczeństwa, zabezpieczenia za testem bojowym. Na plecach też ma jakiś taki pojemnik z płynami i takie małe pojemniczki. Część zestawu nalot. Zobaczymy, pewnie będzie ich więcej w tym zestawie. Do tego zestawu mamy również błękitną błyskawicę, zbierak. Też taki zbierak z jakimś pojemnikiem z płynem przelewającym się w środku. Nietypowa rzecz. Zobaczymy, do czego i w jakim kierunku to zmierza. Też tu jest jeszcze coś, jest jeszcze lotnia. A lotnia jest fajna, naprawdę całkiem ciekawa. Taki też niby dron, też tutaj z płynem. Zobaczcie, w tylnej części tej lotni. Ale fajny jest design tej lotni. Rzeczywiście, to tak a propos tych waszych pomysłów na temat lotni. Ta jest całkiem fajnie zaprojektowana, nie? No cóż, dobra, lecimy dalej. Malowanie. Tajemnica. Zobaczmy, jak to wygląda na strzelbie. Na strzelbie też całkiem fajnie wygląda. Trochę, jak dla mnie, trochę za różowe. Bardziej takie chyba damskie malowanie niż męskie. Ale mogę się mylić. Być tu jakimś seksistowskim draniem. Niby dlaczego dziewczyny najbardziej lubić różowe. Na mechu prezentuje się całkiem interesująco. Ta fala kolorów jest całkiem ciekawie wygląda. Następny w sklepie jest sekret, moi drodzy. Mistrz tajemnic, część zestawu tajemnica z bardzo fajnym plecakiem. Za ten sam plecak bym z przyjemnością zapłacił te pieniądze. Przecież nie jest to trochę rozsądne. Czyli tajemnica i sekret. Mamy również w sklepie Taro, czyli takie istoty burzy. To są, o ile kojarzę, azjatyckie legendy. Widać, że tutaj Fortnite Epic dużo rzeczy robi na rynki azjatyckie. To się prawdopodobnie bardzo dobrze tam sprzedaje. I do tego Taro ma na plecach wiernego zębacza, kosmatego i zębatego. Wygląda to jak taka maska smoka. Całkiem przyjemny model.
lecimy dalej. Mamy Renegata za 800 wodolców. Niepospolity strój Renegata. Prosta, niezbyt skomplikowana skóreczka, ale też z tych takich ciekawszych. Mamy Fale. Nie wiem, uważam, że to im troszeczkę nie wyszło, ale być może znajdzie swoich fanów. Trochę te Fale są takie za mało aktywne. Mamy złotą motykę w sklepie, także jak ktoś chce pobiegać na bogato ze złotą motyką, proszę bardzo, część zestawu oddziały polowe. Załamka. O. I na koniec zakręć biodrami. I kręcimy biodrkami. O, proszę. No dobrze, i to byłby sklep na dzisiaj. Niestety wczoraj, jak wiecie, ze względu na problemy techniczne z logowaniem się do serwerów, zrezygnowaliśmy z Fortnite'a, przenieśliśmy się na Teamfight Tactics. My widzimy się jednakże dzisiaj o 14, czyli w niedzielę o 14 gramy jeszcze dłuższą sesję meczy customowych z nagrodami i oczywiście z klasyfikacjami do turnieju o PlayStation. Także zapraszam od 14 do 18, a potem od 20, prawdopodobnie o 21 już tradycyjnie dokańczamy, czy lecimy sobie dalej z The Last of Us Remastered, czyli kontynuujemy nasze przygody z Ellie i Joelem. Trzymajcie się, do zobaczenia za parę godzin. Życzę Wam miłej niedzieli. Korzystajcie, póki jeszcze możecie, z wakacji. Hej, hej. Na razie.